Pokój dobro. Pokój dobro. Słuchajcie, jak się będzie aparat ruszał, to znaczy, że jesteśmy na mostku. Na mostku. 10 w skali Beauforta. Aż mi grzywka zwiało. Dzisiaj kilka słów na temat wychowania katolickiego. Takie pytanie od Was dostaliśmy. Zobaczcie, że wiele osób mówi w ten sposób, że dziecko trzeba dać możliwość wyboru. Jak dorośnie, to samo zadecyduje. Tak, to samo zadecyduje. No nie chcę pójść do kościoła, to weź nie zmuszaj. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim małżeństwo katolickie ma swoje założenia, tak? To jest wychowanie po katolicku dziecka, to znaczy nauczenie go, wypracowanie. To znaczy jest takie pytanie w czasie tych obrzędów sakramentu małżeństwa, gdzie kapłan małżonków, oczywiście też jest kontekst ważny, bo jeżeli są czasami starsi ludzie, to tego pytania nie ma. Ale generalnie jest to pytanie, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. A więc to młodzi odpowiadają, że tak, że chcemy. To pytanie zakłada dwie sprawy. Po pierwsze, potomstwo, które małżonkowie mają, jest darem od Boga. Czyli Bóg daje rodzicom dziecko na wychowanie. A druga sprawa, rodzice zobowiązują się, i to jest uroczyste zobowiązanie przy świadkach, w kościele, w czasie liturgii, zobowiązują się, że to dziecko będą wychowywać po katolicku, a nie, że dadzą temu dziecku wolność, rób co chcesz, chcesz chodzić do kościoła, nie chodź, nie chcesz, prawda, czy modlić się, czy do pierwszej piątki, to jest twoja sprawa, my w to nie ingerujemy. Zwróćcie uwagę, jak dużo wysiłku rodzice wkładają na przykład w edukację, i słusznie, w edukację dziecka, w taki rozwój intelektualny czy fizyczny, i wożą na treningi, i wożą na różne kółka, i wożą na różne spotkania, i zresztą przywożą, odwożą. Nawet zobaczcie, jak się wypracowuje u dziecka to, aby był porządek w domu, nie? To nie jest tak, jak chcesz, to sprzątaj. Jak dorośniesz, sam decyduj, czy chcesz sprzątać w pokoju. Podobna sytuacja jest, kiedy chodzi na przykład o naukę, nie wiem, języka polskiego, matematyki, to często rodzice usiądą z dzieckiem, jeżeli dziecko, bo są wiadomo różne predyspozycje, nie? Ale generalnie trzeba zobaczyć, jakie dziecko małe, czy odrobiło te lekcje, czy starannie. Potem ta kontrola jest coraz mniejsza, jak dziecko wyrabia sobie ten nawyk, a jak nie, to się bierze korepetycje, prawda? Żeby dziecko sobie jakoś radziło. I ta kwestia wiary, czyli przekazania jakiejś wartości, wypracowania pewnych rzeczy, no ona jednak jest obowiązkiem rodziców. No i teraz rodzic powinien dopilnować, aby dziecko się regularnie co miesiąc spowiadało, aby przystępowało do Komunii Świętej. Żeby uczestniczyło w życiu kościoła, w nabożeństwach. Oczywiście żeby do wieku też. Tak? Żeby rozumiało prawdy wiary, żeby rozumiało, czym jest Eucharystia, dlaczego warto się spowiadać, co nam daje Komunia Święta. Być może rodzice, teraz jak słuchacie, mielibyście kłopot z takimi pytaniami, gdyby wam zadać, słuchaj, a dlaczego ty przystępujesz do Komunii Świętej, a dlaczego często się spowiadać, a nie rzadko? No, trzeba poszukać sobie również w sobie odpowiedzi na te pytania, nie? No, bo wychowanie katolickie, ono o tyle jest trudne, tak, że odnosi się często do praktyki samych rodziców. No i ono zakłada jakiś konkretny system wartości, wychowanie katolickie, a więc wychowanie w wartościach katolickich, i to jest obowiązek rodziców, żeby w tych wartościach katolickich, i to nie jest żaden wstyd, bo gdybyście się wstydzili teraz wychowywać po katolicku, to po co się zgadzaliście na to i po co jako rodzice deklarowaliście, że chcecie przyjąć i po katolicku wychować? Znaczy to jest w ogóle wysiłek. Słuchajcie, to jest wysiłek na... to jest wysiłek przekazać pewne wartości, bardzo konkretne wartości dziecku, tak aby ono je przyjęło za swoje i aby je później w życiu nie pogubiło, żeby miało takie, bo na takich torach, by miało takie ramy, że będzie przychodziło kryzysem wiary, a z pierwszym kryzysem wiary to ono spotka się już pewnie albo w gimnazjum, albo w szkole średniej. I to będą takie już bardzo poważne, gdzie same dzieci będą się musiały zadeklarować, nam się tu zaraz blenda przywróci, będą się musiały zadeklarować, czy wchodzą w to, czy nie. W każdym razie pamiętajcie, że to wychowanie katolickie nie jest czymś dowolnym. Że to wychowywanie dzieci w duchu katolickim nie jest czymś, co możecie zrobić albo nie możecie. Że wychowanie w wartościach katolickich to jest coś, do czego się zobowiązaliście. A z drugiej strony... Dlaczego to jest takie ważne? Przecież to chodzi o życie wieczne. No oczywiście, że tak. To jest, chodzi o najważniejszą sprawę dla waszych dzieci. O najważniejszą. Tu chodzi o sens ich życia, o cel ich życia, o wartości, którymi będą żyli. To nie jest to, że on dorośnie sobie wybierze wartości.
prawda? Znaczy, może sobie wybierze. Może powiedzieć, dobra, okej, poznałem katolicyzm, ta religia mi nie odpowiada. Znaczy, to jest jeszcze inna kwestia, tylko zwróć uwagę, że również bierzecie na siebie, wiadomo, dziecko dorasta, środowisko, media, rówieśnicy, to wszystko wpływa i rodzic nie ma na wszystko wpływu, ale żebyś sobie nigdy nie wyrzucał, że niestety nie pokazałem dziecku, co jest najważniejsze, a od tego zależało dziecka zbawienie. Nie tutaj kwestia, nie wiem, angielskiego, kwestia jakiejś takiej tężyzny fizycznej, ale od tego zależy całe życie wieczne. Tak. To jest dopiero odpowiedzialność rodzica. To będzie zależało od tego, jak będzie dalej wyglądało jego życie dorosłe, jak będzie wyglądała potem jego rodzina. No. Od tego katolickiego wychowania, czyli w systemie wartości chyba najważniejszym, bo wypływającym wprost z Ewangelii, tak, bo to mamy na myśli przez wychowanie katolickie, czyli wychowanie w wartościach, które są przekazane przez Jezusa w Ewangelii. No, najogólniej streszczając, to jest przekazanie miłości. No, wychowujesz swoje dziecko do życia w miłości. No, czy może być coś ważniejszego? Tyle na dzisiaj. Wiatr nam dmucha. Wiatr nam dmucha. Pokój i dobro. Pokój i dobro.